Cześć! Zastanawialiście się kiedyś, jak odpowiednio przygotować kameleona w podróż, m.in. do weterynarza, czyli z punktu A do punktu B? O tym m.in. postaram się Wam opowiedzieć w tym odcinku. Kameleony to dość delikatne jaszczurki, dlatego też warto zapewnić im po prostu odpowiedni przejazd z punktu A do punktu B, żeby nie wyziębiły się, nie przegrzały, nie poobijały, czy nawet żeby nie doszło do jakiegoś uszkodzenia mechanicznego. Tutaj mam akurat jednego z moich kameleonów, który to akurat nie lubi, jak go teraz trzymam, bo nie wie, o co chodzi, ale do odpowiedniego przewozu potrzebujemy styrobox bądź karton. Zależy, czy mamy lato, zimę i jakiego kameleona mamy. Z tego względu, że na przykład, jeżeli nasz kameleon będzie wymagał niskich temperatur, to raczej w lato będzie nam potrzebny styrobox, a do niego żel chłodzący, żeby kameleon się nie przegrzał podczas podróży. Lub może być zbyt zimno, i kameleon wtedy będzie potrzebował jakiegoś na przykład heatpacka, a jeżeli nie macie heatpacka, to wystarczy zwykła butelka z gorącą wodą, którą to wkładamy do naszego styroboxa. Tego kameleona ja odłożę na chwilę i pokażę Wam, jak prawidłowo kameleona zapakować, ponieważ nie są to wszystkie rzeczy, które potrzebujemy, a ten kameleon się coraz bardziej na mnie złości. Mam tutaj takiego fajnego kwiatka, szeflera, także kameleon na niego pójdzie i będziemy mieli chwilę spokoju od kameleona, a kameleon od nas. A, i oczywiście nie mogło zabraknąć ręczników papierowych, plastikowego pojemnika, a także takiej siatki plastikowej, którą to też będziemy wkładać do tego pojemnika, żeby odpowiednio kameleona przygotować do wyjazdu. Jak widzicie, mam styrobox, otwieramy go, w środku na razie nie znajduje się kompletnie nic, jednak za chwilę będzie kameleon, a wraz z nim pojemnik plastikowy, siatka, butelka z wodą, której tutaj akurat nie mam, ale Wy musicie oczywiście ją napełnić ciepłą wodą, tak ciepłą, jak tego wymaga temperatura dla danego gatunku kameleona, lub żel chłodzący, którym to będziecie schładzać, oczywiście miejsce, w którym to będzie znajdował się kameleon. Zacznijmy zatem od pojemnika. Pojemnik nie jest trudny do wykonania, z tego względu, że potrzebujemy kawałek ręcznika papierowego, który to po prostu układamy odpowiednio, tak, żeby na spodzie był ten ręcznik papierowy. Oczywiście musicie pamiętać o dziurkach. Jak widzicie, są tutaj dziurki i jest to nasza wentylacja odpowiednia dla kameleona na czas przejazdu. Mamy już jednorazowy ręcznik papierowy włożony. Teraz zatem wkładamy naszą siatkę. Staramy się ją jakoś wbić w ręczniczek papierowy, żeby była bardziej stabilna. Dobra. Jak to zrobicie, to możecie wkładać do środka kameleona i zamknąć. Także ja biorę kameleona i Wam już pokazuję. Także mam już kameleona. Wkładamy go do środka i trzeba to zrobić umiejętnie, tak żeby kameleonowi nie przyciąć łapki, ogonka czy czegokolwiek z ciała. Także uwaga, chwila, moment i tu mamy zamknięte, tu nam wystaje ogon, więc trzeba go kameleonowi zabrać i voilà, mamy nasz pojemnik przygotowany. Sami zobaczcie. W celu włożenia kameleona do pojemnika najlepiej jest złapać go za ogon, z tego względu, że robi wtedy takiego Spidermana, dzięki czemu jest łatwiej go wtedy
włożyć do tego pojemnika i nie jest jakoś to problematyczne, bo szczerze mówiąc, jeżeli byśmy próbowali w inny sposób, wówczas byłby ten problem, że kameleon cały czas by się u nas łapał i niestety moglibyśmy mu coś zrobić przy ściąganiu go z naszych rąk. Oczywiście teraz bierzemy styrobox. Do styroboksa wkładamy pojemnik z kameleonem, wodę i teraz ważne, jeżeli puścicie luzem, ona będzie po prostu latać, a nie powinna. Dlatego też nie można takiej zostawić, a trzeba ją przykleić. Na przykład do tego będzie nam służyła taśma. Bierzemy kawałek taśmy i przyklejamy naszą butelkę gdzieś w róg, żeby nam nie uciekła. I voilà, teraz butelka będzie bardziej stabilna, ale oczywiście możecie jeszcze bardziej ją przykleić. Ja widzę, że tutaj niestety moja taśma się trochę zepsuła. Także uwaga, jeszcze jakoś tam tutaj zabezpieczę. Starajcie się robić dokładniej te zabezpieczenie, bo jednak może uszkodzić butelka pojemnik, w którym to się znajduje kameleon. Teraz trzeba tak naprawdę wypełnić styrobox ręczniczkami papierowymi bądź gazetą, żeby ten pojemnik oczywiście nie latał. Także robimy to. I uwaga, efekt końcowy jest zrobiony. Jak widzicie, zapewnienie odpowiednich warunków do przewozu kameleona nie jest jakoś problematyczne. Styrobox bądź karton, w zależności od tego, jaki gatunek kameleona mamy i jaką temperaturę na zewnątrz, ponieważ możemy kameleona grzać w zimę, bo będzie na przykład za zimno, lub chłodzić w lato, bo będzie to na przykład Jackson lub Mallory, który to wymaga niższych temperatur, a na zewnątrz może być nawet 50 stopni Celsjusza. Co by naprawdę te kameleony po prostu zmiotło z ziemi. No, tylko trzeba tutaj pamiętać o tym, że też nie możecie za bardzo dawać ciepła i za bardzo chłodzić, z tego względu, że popadając w skrajności, możemy zrobić kameleonowi jakąś krzywdę. Dlatego też, jeżeli chodzi o lamparty czy też jemeny, ja wlewam wodę taką, myślę, temperatury letniej, taką letnią wodę i po prostu wtedy wkładam, po kilku minutach wkładam kameleona, bo mam pewność, że nie jest tam zbyt gorąco. A pamiętajcie, styrobox ma to do siebie, że on nie przepuszcza powietrza, temperatury, więc może tam się zrobić naprawdę ciepło i jeżeli dacie dużo, dużo cieplejszą wodę, po prostu będzie tam jak w saunie, a tego byście akurat nie chcieli zrobić dla swojego kameleona. Drugim plusem tego, że przewozimy go w ciemnym pudle, tutaj akurat w styroboksie, jest to, że kameleon po prostu idzie spać, więc ten stres jest naprawdę bardzo mocno zminimalizowany. Mam nadzieję, że Wam pomogłem odpowiednio przygotować kameleona do przewozu do weterynarza bądź z punktu A do punktu B. Jeśli macie jakieś pytania, koniecznie zadawajcie je w komentarzach, a ja chętnie udzielę Wam na nie odpowiedzi.